świątecznej radości, czy też raczej radości siebie samych, nie brakuje też naszym ponoć katolickim politykom, naukowcom, dziennikarzom, wspierającym w rozmaity sposób aborcyjny Holokaust. Czemuż mają się przejmować ekspansją w świecie, a także w Polsce, ostatniego bastionu totalitarnego systemu? Czemuż się mają przejmować horrorem chińskiej polityki antyurodzeniowej, o której raz za razem informują media? Ostatnio Fronda dokumentuje fakty organizowania w Chinach obław na ciężarne kobiety i mordowania ich nienarodzonych dzieci, wbijaniem ich igieł w główki i topieniu ich w wiadrze. Te niewątpliwe fakty jednak nie zakłócają świątecznej radości wielu naszym, także intelektualnym i duchowym decydentom, którzy pewnie zacierają ręce w oczekiwaniu własnych interesów i tą drogą poprawieniu poczucia własnej wartości. Nie mąci ich świątecznej radości także zbrodnia i hańba kłamstwa smoleńskiego,